Cześć, nazywam się Grażyna Bąkiewicz, jestem autorką serii Ale Historia. Poznaliście pierwszy tom Mieszka Ty Wikingu, dzisiaj część druga Kazimierzu skąd ta forsa. Akcja tego tomu toczy się w XIV wieku, w czasach króla Kazimierza, którego później nazwano Wielkim. To jedyny król w naszej historii, któremu nadano taki przydomek, mimo że nie wygrywał żadnych bitew, nie toczył wojen, w ogóle unikał wojen jak ognia, on tylko reformował państwo. Założył ponad 1000 wsi, zbudował kilkadziesiąt miast, otoczył miasta murami, zbudował zamki na granicach, uporządkował drogi, zbudował wiele dróg, założył Akademię Krakowską. No, niezwykły człowiek. Nie on jest jednak bohaterem książki. Bohaterami są dzieci, które uczą się historii o nim, wyruszają w podróż, żeby poznać Kazimierza i poznać pewną tajemnicę. Skąd Kazimierz Wielki wziął pieniądze na te wszystkie reformy? Bo założyć tyle wsi, zbudować tyle miast, otoczyć murami i tak dalej, no na to są potrzebne ogromne pieniądze. No musicie wiedzieć, że w momencie, kiedy Kazimierz Wielki obejmował tron, Polska była krajem bardzo biednym, po rozbiciu dzielnicowym była bardzo zniszczona, skarbiec był pusty. No, a Kazimierz Wielki ani nie pożyczył, ani nie znalazł tych pieniędzy, ani nie ukradł, po prostu je zarobił. W jaki sposób? No, to jest zagadka, którą dzieci mają rozwiązać. Poza Zuzką, Aleksem, Grubym, bohaterem jest jeszcze ich nauczyciel, pan Cebula, który skonstruował dla nich specjalne ławki, dzięki którym dzieci mogą przenieść się w przeszłość. Tu jest pan Cebula, zobaczcie, klasa, siedzą dzieciaki w ławkach i czekają na hasło start, żeby wyruszyć w podróż. Na mapie widzicie Polskę, trochę dziwna Polska, ma kształt taki trochę przechylony, taka chudziutka, jest wątlutka. No, tak w XIV wieku wyglądała Polska. Pan Cebula zawsze, jak wysyła dzieci w przeszłość, daje im zadanie do rozwiązania. No i tym zadaniem jest, aby dzieci dowiedziały się, skąd Kazimierz Wielki wziął pieniądze na te wszystkie reformy. Dzieci wyruszają w podróż, no i będziecie mogli zobaczyć tutaj, co je spotka, przy okazji dowiedzieć się, jak Polska w tamtych czasach wyglądała, jak budowano zamki, jak zakładano miasta. Wszystkie te piękne rysunki wyrysował dla Was pan Artur Nowicki. Zuzka, która jest bohaterką, narratorką tej części, trafiła w pierwszym momencie do pracowni alchemika. Zobaczcie, jak ciemno, ta pracownia była w piwnicy. Alchemicy, kim byli? To tacy średniowieczni uczeni, którzy robili przedziwne eksperymenty, by uzyskać coś fajnego z byle czego. Najbardziej pragnęli, by uzyskać złoto albo srebro, żeby udało się je zrobić z kamienia albo z piasku. No i robili eksperymenty. Tu zobaczcie, jest taki komiks o pewnym alchemiku, który wrzuca do swoich garnków kurę, no i wychodzi mu rosół zamiast złota. Jak wrzuci buraki, to mu wyjdzie ćwikła. Jak wrzucił kamień, nic mu nie wyszło. Tu wrzucił żabę, no coś wyszło okropnego. A jak wlał wodę i trochę bąbelków narobił, no wyszła mu orężada, no przynajmniej coś. I to z reguły tak było, że alchemicy próbując zrobić złoto, co im się oczywiście nie udawało, robili różne pożyteczne rzeczy, wymyślali przeróżne rzeczy. No, z tej ich działalności wyrosły w przyszłości dwie wielkie nauki, chemia i fizyka. Ten alchemik, którego spotka Zuzka, był trochę oszustem, ponieważ wynalazł sposób, jak z jednej prawdziwej srebrnej monety zrobić cztery fałszywki. No, był dumny bardzo, bo z jednej zrobił cztery i chce wyruszyć do króla Kazimierza, żeby mu zaprezentować swój wynalazek, bo król potrzebuje pieniędzy, więc może się skusi. No, nie bardzo jego córka Marynia ostrzega tatę, że coś takiego grozi szubienica, ale tata jest
pewien swego, ładuje na wóz swoje wcześniejsze wynalazki, a wszystko, co mu wcześniej, co wyprodukował, to same śmieci. No, najlepszą rzeczą, jaką wcześniej zrobił, to był proszek, od którego szczury wszystkie uciekały. Marynia chce jechać z tatą, a ona ma inny plan. Chciałaby dostać się do Krakowa, bo usłyszała, że Kazimierz Wielki założył tam szkołę dla dzieci. No i ona chciałaby do takiej szkoły się zapisać, Nowa Akademii Krakowskiej. No ale tata wie więcej i tłumaczy Maryni, że jest to niemożliwe, bo nauka dla dziewcząt w tamtych czasach była zakazana. Dziewczyny nie mogły się w szkołach uczyć. Wiesz, że to niemożliwe. Uczyć się mogą tylko chłopcy. Główki dziewcząt nie są do tego przystosowane. Zajmij się lepiej zagniataniem ciasta albo haftowaniem obrusów. Nie będę niczego gniotła ani haftowała, rozzłościła się Marynia. No i jak tata wyruszy do króla ze swoim wynalazkiem, to Marynia zabierze się i też ruszy do Krakowa, żeby zapisać się jednak do tej szkoły. No, Marynia sobie wędruje, a nasze dzieciaki lecą w przeszłość. No, mają pecha, bo trafiają do, zobaczcie, Europa w momencie zarazy. Europę, co jakiś czas w przeszłości dotykały zarazy, taka z jaką my się teraz borykamy, to przechodziły przez Europę systematycznie. To zobaczcie, jaka trupie czachy w całej Europie, tylko jedyna biała plama, Polska. Nie wiadomo dlaczego w XIV wieku dżuma, która przeszła przez Europę, nie dotknęła Polski. Potem, gdy próbowano znaleźć przyczynę takiej dżumy, to lekarze stwierdzili, że roznosiły zarazki szczury. Być może Polska była wolna od szczurów, być może jakiś alchemik w typie tego, którego tutaj poznamy, wynalazł proszek przeciw szczurom i szczury uciekały. No nie wiadomo, w każdym razie dzieci są bezpieczne, bo Polska raz, że jest wolna od zarazy tam wtedy, to jeszcze mają osłony gamma, które jej całkowicie chronią. No, wędrują po kraju, oglądają sobie wszystko, co się dzieje, no i szukają odpowiedzi, skąd Kazimierz Wielki wziął forsę na zbudowanie tego wszystkiego. No, zagadki Wam oczywiście nie zdradzę, bo to trzeba zajrzeć do książki, żeby się dowiedzieć. Myślę, że wiecie, tylko na lekcjach historii nie zwróciliście na to uwagi. Tu jeszcze jedną Wam pokażę, jak dzieciaki spotykają po drodze Marynię i usiłują jej pomóc, bo one wiedzą, że dziewcząt do Akademii Krakowskiej nie przyjmą. Marynia tu płacze, biedna, więc wpadają na pomysł, żeby jej pomóc. No i obetną jej włosy, no za zgodą Maryni oczywiście, warkocz tutaj leży. I Marynia już jako chłopiec, no zobaczcie, jaki ładny chłopak, rusza do Krakowa, żeby zapisać się do szkoły. A nie wiem, czy ten pomysł jest dobry, bo dziewczynę, którą by rozszyfrowano, że nie jest chłopcem, tylko zapisała się pod jakimś fałszywym imieniem do Akademii Krakowskiej czy do jakiejkolwiek innej szkoły, takiej dziewczynie groziła kara śmierci przez spalenie na stosie. Także miejmy nadzieję, w Polsce znana jest taka dziewczynka, miała na imię Nawojka. No dziewczyna, która 3 lata uczyła się w Akademii Krakowskiej i dopiero wtedy ją zdemaskowano. Groziła jej śmierć przez spalenie na stosie. Na szczęście Nawojce udało się w jakiś sposób uniknąć tej kary, no ale nie wiadomo, czy wszystkim dziewczynom tak się udało. No miejmy nadzieję, że Nawojce, że Marynie się uda i nie zapisze się na tą Akademię Krakowską, tylko znajdzie jakiś inny sposób, żeby się uczyć. No i przygody są śmieszne i straszne. Zachęcam do czytania. Siedzimy w domu, więc czytajmy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Pa.